Cześć moi drodzy, bardzo mi miło, że się znowu widzimy. Dzisiejszy odcinek będzie muzyczny, bo będę mówić o jednym z najbardziej znanych poza granicami Polski Polaków, który podbijał serca nie tylko polskiej publiczności swoim wspaniałym głosem. Jan Kiepura bowiem robił karierę również w Stanach Zjednoczonych, Europie, ale zawsze kochał Polskę, choć jeśli chodzi o jej władzę i to, jak odwdzięczała mu się za to, jakie pieniądze słał do Polski, nie zawsze była to miłość wzajemna, natomiast w narodzie, co myślę, że udowodnicie dzisiejszym odcinkiem również, była bardzo duża. Jego życie było ciekawe, momentami burzliwe, a z drugiej strony poukładane i harmonijne. Jak to możliwe, przekonacie się dziś. W tle będzie wojna, wiele, wiele romansów, wielka miłość. Myślę, że to wystarczy, żeby was zachęcić, byście zostali ze mną do samego końca. Zapraszam więc serdecznie. Jan Kiepura urodził się 16 maja 1902 roku. Jego ojciec Franciszek był piekarzem. Matka pochodziła z rodziny żydowskiej i zdecydowała się na chrzest, by wyjść za Franciszka. A pan Jan miał młodszego o 2 lata brata Władysława, który również później został śpiewakiem. Jan natomiast jako pierworodny był dumą swojego ojca, również dlatego, że był do niego ponoć niesamowicie podobny. Ojciec z radości dał 5 rubli w złocie kobiecie, która pierwszy raz cię kąpała. To możesz wiedzieć, ile to dla nas było 5 rubli. Ojciec musiał na nie pracować aż tydzień, więc wyobraź sobie, jak się cieszył. Będzie pisać do Kiepury po wielu latach mama. Natomiast rodzina do 1908 roku mieszkała pod Częstochową, gdzie ojciec prowadził piekarnię. Potem rodzina powróciła do Sosnowca, bo ojciec zarobił na nową piekarnię, którą nazwał Lech i która stanowiła podstawę utrzymania rodziny. Natomiast biorąc pod uwagę to, czym później synowie pana Franciszka będą się zajmowali, nie był to najlepszy pomysł, no ale pan Franciszek był piekarzem, więc co miał robić? W każdym razie przez to, że synowie wychowywali się w oparach takiego dość kwaśnego, drażniącego struny głosowe zaczynu na ciasto, mieli całe życie później problemy z gardłem. Nawet Jan Kiepura później musiał kilkukrotnie poddać się operacjom strun głosowych oraz gardła. Przez całe życie chorował na nieuleczalny, przewlekły nieżyt gardła. Każdego dnia bał się utraty głosu. To był prawdziwy dramat jego życia. Natomiast jeśli chodzi o małżeństwo Kiepurów, rodziców pana Jana, nie było to zbyt udane małżeństwo, bo chociaż nie był pan Franciszek marynarzem, też ponoć w każdym młynie, z którego mąkę odbierał, miał dziewczynę. A jego żona trochę się wkurzała, delikatnie rzecz ujmując. To wkurzenie doprowadziło do tego, że w 1924 roku małżeństwo rozeszło się. Ale nie na zawsze. Zjednoczył ich dopiero międzynarodowy sukces ich syna. Natomiast Jan jako młodzieniec udzielał się w chórze, ale także był piłkarzem. Jednak właśnie muzyka bardziej go pociągała. Koledzy ze szkoły mówili, że niepotrzebne mu były gale czy występy, żeby swój talent prezentować. W szkole wyniki w nauce miał dobre, jednak zachowanie naganne, bo wszyscy nazywali go rozrabiaką. Śpiewał zawsze i wszędzie, nawet w ubikacji szkolnej, gdzie młodzi palacze szli na dymka, a na akademiach śpiewał arie operowe. Równie wcześnie rozwinęły się także jego polityczne skłonności, bo już jako młody chłopak zapisał się do konspiracyjnej polskiej organizacji wojskowej, a w 1919 roku wziął udział w pierwszym powstaniu śląskim. Natomiast rodzice, mimo że sami wykonywali dość prosty zawód, marzyli o przyszłości dla synów takiej, jak marzy większość rodziców, którzy myślą o tym, żeby ich dzieci były prawnikami, lekarzami lub wykonywały inny bardzo szanowany, a także jednocześnie bardzo zyskowny zawód. I tutaj poszło w stronę prawa, ponieważ ojciec marzył, że Jan będzie właśnie prawnikiem, dlatego wysłał go na studia do Warszawy, studia prawnicze. Natomiast syn, kiedy tylko miał czas, uciekał z tych studiów na zajęcia wokalu, uczył się śpiewu. Między innymi u Wacława Brzezińskiego. Przeznaczał na to wszystkie fundusze, które miał, a te poza tym, że wiadomo, trzeba było się utrzymać w Warszawie i tak dalej, były dość skromne. To też pan Wacław w pewnym momencie dostrzegł wielki talent chłopaka i powiedział, że lepiej zamiast mu płacić, niech sobie kupi nowe buty, te dziurawe wyrzuci, porządne ubranie, bo śpiewak musi wyglądać. Natomiast kiedy już za
zaczęło Janowi iść dobrze, szybko został wyrzucony ze studiów, bo studia prawnicze są trudne. Jeśli się na nich nie skupiał, to szybko się okazało, że niestety nie będzie w stanie tych dwóch pasji łączyć. Ojciec wściekł się, jak domyślacie się, strasznie. No, nawet do tego stopnia, że powiedział, że nie chce widzieć syna w domu. Mimo wszystko właśnie w Sosnowcu w 1923 roku Jan zaśpiewał po raz pierwszy publicznie, a później wystąpił w operze warszawskiej w roli górala w Halce. Jednak szybko został usunięty z tego spektaklu, bo się okazało, że tak oddaje się muzyce, że nie patrzy na dyrygenta. No a wiecie, no tutaj musiało wszystko grać jak w zegarku. Jego prawdziwy debiut miał miejsce 15 stycznia we Lwowie. W roku 1925 wystąpił w Faustie. I tam zainteresowali się nim inni śpiewacy. I w ciągu 3 miesięcy śpiewał już w Berlinie, Wiedniu, Brnie, Pradze, Budapeszcie, a w lutym 1927 roku również w Royal Albert Hall w Londynie. Nie zapomniał jednak o swoim bracie, który również miał wielki talent. Jan Kiepura zawsze brata, można powiedzieć, że w pewnym sensie ciągnął za sobą, ale nie chcę tutaj powiedzieć, że brat był w jakiś tam sposób gorszy. Broń Boże, po prostu Jan Kiepura był starszy i pierwszy robił karierę i już wtedy pisał do brata: Władek, ucz się języków, łobuzie, najpierw włoskiego i niemieckiego. Berlińskie pisma, a także budapesztańskie i czeskie piszą, nazywając mnie nowym Caruso, pisał w liście do brata. Jeżeli chodzi o Jana Kiepurę, wyróżniał się nie tylko oczywiście talentem i barwą głosu, ale głównie tym, że był bardzo ekspresyjny na scenie, co dla śpiewaków nie było takie oczywiste. Oni zwykle byli poważni, dystyngowani, natomiast tutaj ta ekspresja nie pozwalała panu Janowi po prostu ustać spokojnie. Nie mówię, że jakoś bardzo tańczył, ale po prostu widać było po nim, że płynie z muzyką, przeżywa ją. Często był za to ganiony zresztą. Ale mówiono bardzo dużo o jego pracowitości. Sąsiedzi nie mieli z nim łatwo, bo ćwiczył podobno od rana do nocy każdą frazę, aż nie uznał, że już śpiewa ją perfekcyjnie. Mimo wszystko był wielkim patriotą i Zachód nie zrobił na nim takiego wrażenia, żeby zapomniał o Polsce. Było mu trochę smutno, że taki jest stan rzeczy i często mówił, że szkoda, że karierę Polacy, którzy właśnie bez wyjątku muszą szukać sławy za granicą, bo w kraju nie ma dla nich miejsca. Natomiast to był początek wielkiej kariery, być może jeszcze wtedy nie spodziewał się jak wielkiej, bo śpiewał później w operach świata. Występował w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku w latach 30. Również występował w filmach, co przyniosło mu wielką popularność. Zrobiło z niego idola, obiekt adoracji tłumów. Część filmów, w których zagrał, robiono w różnych wersjach językowych, więc były one popularne w Europie, ale i na świecie. Pokazywano je w kinach amerykańskich czy niemieckich. Natomiast gdy wracał do Warszawy, witany był jak gwiazda. Nie mógł jednak na stałe osiąść w Warszawie, bo po prostu wzywały go nadal jego obowiązki w Europie. Był związany z operami i teatrami w Londynie, Paryżu czy Berlinie. Ale już wtedy naprawdę prowadził gwiazdorski tryb życia. Mówiono, że kochał drogie samochody, a jego kochały panie. Nie przeszkadzało im to, że może nie był takim prawdziwym Adonisem, jak to się mówi z opisów, ponieważ dość wcześnie zaczął łysieć, a także nie był zbyt wysoki, a zawsze na scenie występował w butach na dość dużym podniesieniu. Natomiast zdawał sobie sprawę ze swojej atrakcyjności, czasem aż za bardzo, bo do jednego z przyjaciół pisał, że w każdym mieście czekają na niego dziewczynki z otwartymi ramionami i nie tylko. Ale to przecież dla nich śpiewał, brunetki, blondynki, a wszystkie was dziewczynki całować chce. No i panie chyba brały sobie to do serca. Aż za bardzo, bo zdarzały się przypadki, że było to nawet niebezpieczne, jak na przykład w Budapeszcie, kiedy występował, kiedy jedna z pań, tak oszołomiona jego talentem, wkroczyła na scenę i chyba nie wiedząc, jak okazać mistrzowi uwielbienie, ugryzła go dość mocno w łydkę. Ale trzeba przyznać, że chyba go to nie zniechęciło, bo mówił później, że w sumie każde towarzystwo kobiet mu odpowiadało, nie wybrzydzał, a wszystkim, którzy mu zarzucali to, że troszeczkę jest to nie na miejscu, mówił, że przy jego trybie życia przecież i tak nie ma szans, żeby się ustabilizować. A tak naprawdę może troszeczkę miał złamane serce, bo raz poważnie się zakochał. Chodzi o Zofię Batycką. Ona była z artystycznych kręgów, a na dodatek była córką adwokata. Podobała się Janowi i również odzyskał on sympatię rodziców dziewczyny. Wszystko więc zmierzało ku Orzenkowi.
Jednak coś poszło nie tak podczas spotkania zapoznawczego, bo Kiepura zaprosił rodziców swojej wybranki i ją samą do Krakowa. Ale ponoć Batycki był oburzony, że jego córkę sprowadzono do roli kobiety, która ugania się za mężczyzną. Coś również zepsuło się w kontaktach między samymi młodymi. Ponoć do dziewczyny doszły informacje, że jej wybranek właśnie jest dość, nie wiem jak to powiedzieć delikatnie, no rozwiązły może nie, no ale że po prostu nie opiera się kobietom, no i troszeczkę ją to zdeprymowało. Ale nie ma tego złego, bo los zawsze ma dla nas jakiś scenariusz. Jan Kiepura na jednym z planów filmowych poznał węgierską aktorkę i śpiewaczkę Martę. Film nagrywano w kilku wersjach językowych, a Marta była jego partnerką w wersji niemieckiej. Kiepura jednak wtedy miał to, co najcenniejsze, czyli swój głos, bardzo o niego dbał i za każdym razem, kiedy grał z kimś w filmie, bardzo się brzydził pocałunków i kiedy musiał się pocałować na planie, potem długo i skrupulatnie mył usta i gardło, żeby przypadkiem się czymś nie zarazić. Pani Marta później mówiła, że bardzo miłe dla niej było to, że po pocałunku z nią tego gardła i ust nie płukał. Znała go już wcześniej i podziwiała. Choć on początkowo obruszył się, że ma grać z tą małą kobietką, ale okazała się ładna, zgrabna, młodsza od niego o 10 lat i zrobiła na nim ostatecznie wrażenie. Aż takie, że kiedy później odprowadzał ją do domu, wykupił ponoć wszystkie kwiaty z kwiaciarni. Choć początkowo chyba nie miał takich poważnych planów, bo mówił, że ożeni się tylko z Polką, a po drugie z kobietą, która nie farbuje włosów. Cenił więc naturalność. Ale pani Marta powiedziała, że nie ma problemu, może zostać Polką i nie ma problemu, może przestać farbować włosy. Później po latach mówiła: jestem Żydówką po matce, Węgierką po ojcu, Polką po mężu, Amerykanką po miejscu zamieszkania i jestem międzynarodowa jak wielu muzyków. Ślub wzięli w 1936 roku i było to już wtedy, kiedy był to tak popularny śpiewak, że opisywano to jako wydarzenie takie towarzyskie w międzynarodowej prasie. Co ciekawe, w Krynicy Górskiej powstała w trakcie małżeństwa z panią Martą Patria, willa, której miał nadzieję, że zamieszkają, kiedy zakończą karierę. Był to jeden z najbardziej luksusowych pensjonatów w Europie. Miał pokoje z łazienkami, windę, centralne ogrzewanie i własną centralę telefoniczną, ale niestety potem zostało mu odebrane i mieści się tam sanatorium. Wybuch II wojny światowej zastał muzyka w Paryżu. Pytany przez dziennikarzy, co teraz zamierza robić, odpowiadał: teraz jestem tylko żołnierzem, żołnierzem polskim, a moja żona, Marta, będzie służyć w Polskim Czerwonym Krzyżu. Oboje wypełnimy swój obowiązek. I faktycznie słowa dotrzymał, ponieważ zdecydował się wstąpić na zachodzie do polskich sił zbrojnych. Został skoszarowany jako jeden z pierwszych we Francji. Nie służył jednak długo, bo po 4 tygodniach trafił na dowódcę, który dobrze go znał i powiedział mu, że jest tutaj wielu mężczyzn, którzy świetnie potrafią walczyć, ale prawie żadnego, który tak świetnie potrafi śpiewać. A już wcześniej Kiepura udowodnił, że jest Polakiem i nic tego nie zmieni, nawet jego kariera na świecie. Bo kiedy występował w Berlinie, po jednym z koncertów pojawił się za kulisami Hermann Göring i chciał pocałować jego żonę w rękę. Ale skomentował jej manikir, ponieważ miała pomalowane paznokcie. I usłyszała, że niemieckie kobiety nie malują paznokci. A co Kiepura mu odpowiedział: ona nie jest żadną niemiecką kobietą, ona jest moją żoną. Woli ścisłości, Marta miała wtedy niemieckie obywatelstwo. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Szczególnie jeśli chodzi o obronę swojej kobiety. Brawo. Para w 1940 roku przeprowadziła się do Nowego Jorku. Na świat przyszli ich synowie, Jan Tadeusz oraz Marian Wiktor. Naprawdę dużo o nich wtedy pisano, prasa donosiła, gdzie spędzali wakacje, jak wychowują i bawią się ze swoimi synami. No generalnie tak jak teraz piszą, powiedzmy, o Lewandowskich. W 1940 roku Jan także ściągnął do Stanów swojego brata, który został tam do śmierci. Próbował także ściągnąć swoich rodziców, ale ci nie chcieli wyprowadzać się z kraju. Niestety synowie też nie mogli ich odwiedzać, ponieważ w Polsce nie byli mile widziani. O tym opowiem zaraz więcej. Natomiast jeżeli chodzi o Jana Kiepurę i jego żonę Martę, miłość do muzyki ich bardzo połączyła i występowali często razem. Na przykład w spektaklu Wesoła Wdówka w Nowym Jorku. Przedstawienie było wyjątkowo popularne. Wystawiano je ponad 900 razy.
Przyjęli także obywatelstwo amerykańskie i cieszyli się popularnością. Wiedział, że jest gwiazdą, ale nie dawał tego odczuć. Nie oszczędzał się, śpiewał zawsze, kiedy go poproszono, pisał Józef Kański. I przez lata nie zmieniło się jedno. Nadal panicznie bał się, że coś stanie się z jego strunami głosowymi. W swoim mieszkaniu ponoć zamontował system luster, dzięki któremu mógł oglądać swoje gardło podczas śpiewania i jeżeli cokolwiek widział, że jest podrażnione, wpuszczał kilka kropel oleju, żeby jego struny były zawsze nawilżone, odżywione i idealnie drgały. Na jego koncerty w Stanach przychodziło po 40 tysięcy ludzi. Był jednym z pierwszych idoli rodzącej się właśnie kultury masowej. Zarabiał niebotyczne pieniądze i też bardzo duże sumy wędrowały do kraju. Na przykład przekazał 100 tysięcy dolarów na Fundusz Pomocy Polsce. Za koncert płacono mu 1000 dolarów, nie mówiąc o operach. Piewał także w Ameryce Południowej, ale nie w Polsce. Niestety władze komunistyczne nie uznawały jego sukcesu za sukces całego naszego narodu. A przede wszystkim nie partii, bo był zbyt zachodni. Nawet wraz z bratem nie mogli przyjechać na pogrzeb ojca w 1951 roku. Komunistyczne gazety prześcigiwały się zresztą w publikowaniu paszkwili o śpiewaku. Mówili, że jest to symbol burżuazyjnej Polski. Nawet niejednokrotnie pisano o tym, że zmarł. Od pierwszej chwili wojny przeżywałem razem z wami straszliwą tragedię. Starałem się koncertami przez radio, w prasie i innymi wystąpieniami publicznymi zwrócić uwagę świata na cierpienie naszego narodu. Ja do was przyjadę. Będę śpiewał w teatrach i przed teatrami, w salach koncertowych i na taksówce, na ulicy, biednym i bogatym. Pragnę, byście mnie zachowali w waszych sercach. Pisał. I faktycznie udało mu się kiedyś tego właśnie słowa dotrzymać. Bo udało mu się przylecieć do Polski dopiero w 1958 roku i chociaż już od dawna społeczeństwo mogło dowiedzieć się o nim samych fatalnych rzeczy, witany był na lotnisku jak król. Śpiewał dla tłumów z balkonu hotelu Bristol, przemawiał do widowni z dachów samochodów, dokładnie tak jak zapowiadał. Dzwoniły do niego nawet miasta, dosłownie. Bo kiedyś do hotelu Bristol zadzwonił telefon w pokoju sekretarki Kiepury. Tu Putu. Czy można rozmawiać z mistrzem? Kto mówi? Półtusk? Jak to? Całe miasto dzwoni? Tak, całe miasto. Jestem telefonistką z centrali międzymiastowej w Półtusku i chcę powiedzieć, że mieszkańcy naszego miasta prosili, by mistrzowi przekazać pozdrowienia od całego Półtuska. A śpiewał nie tylko w Warszawie, bo przecież wystąpił dla górników przed kopalnią, niedługo potem również w budującej się Gdyni. Wiele koncertów, które dawał, miało charakter charytatywny. Dawał pieniądze na odbudowę Wawelu, pomoc dla powodzian w Krynicy, Fundusz Chopina, Muzeum Narodowe oraz wielu innych. I wiadomo, chyba, że Polskę kochał najbardziej, bo nawet swój ostatni w życiu koncert dał właśnie w naszym ojczystym języku. Zagrał dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Dwa dni później zmarł na atak serca w swojej rezydencji, nieopodal Nowego Jorku. Był rok 1966. Natomiast zgodnie z jego życzeniem został pochowany w Polsce, w Alei Zasłużonych na warszawskim cmentarzu Powązkowskim. Chciał spocząć w mieście, którego, jak mówił, nigdy nie przestał kochać. Pogrzeb zgromadził około 200 tysięcy osób. W sobotę od samego rana na krakowskim przedmieściu zaczął się gromadzić tłum. Kościół Świętego Krzyża i jego okolice były szczelnie wypełnione. A sam Waldorf pisał, i do dziś nie jestem pewien, czy stara Warszawa, dążąca na Powązki za tą trumną, nie wędrowała również po to, żeby pogrzebać własną młodość. A żona Marta dodawała, przecież ja nie straciłam jednego człowieka. Jan był moim mężem, kochankiem, ojcem moich dzieci, nauczycielem, opiekunem i doradcą, mówiła. Synowie Jana Kiepury poszli natomiast w jego ślady. Oboje pokochali muzykę. Młodszy został pianistą, starszy tenorem, jednak występuje pod innym nazwiskiem. A decyzję tę motywował nie dlatego, że nie chciał jakoś tam, nie wiem, wypłynąć na nazwisku ojca i tak dalej, ale po to, by mu oddać hołd. Sam stwierdził, że Jan Kiepura był tylko jeden. Marta już nie chciała występować po tym, jak zmarł jej mąż. Na scenę powróciła dopiero w latach 70. Jeszcze jako 87-latka wystąpiła na scenie opery wiedeńskiej, śpiewając fragmenty ze słynnej Wesołej Wdówki. O swoim życiu mówiła, że było snem, z którego nigdy nie chciała się obudzić. Mówiła biegle po polsku, pielęgnowała pamięć o swoim mężu i bardzo często mówiła, że Polska jest bardzo ważnym w jej sercu miejscem. Jak pewnie dobrze wiecie, co roku odbywa się festiwal Jana Kiepury w Krynicy. Powstał także Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury. Również w Sosnowcu mamy jego pomnik. A w 2012 roku podczas wizyty w USA prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Martę
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Zasługi dla RP. Powiedziała wówczas po polsku: mój mąż zapytał mnie, czy potrafię tak kochać Polskę jak on. Odpowiedziałam, że oczywiście tak. Pani Marta zmarła w 2013 roku, niedaleko Nowego Jorku. Miała 101 lat. Jak widzicie, historia Jana Kiepury była niezwykle ciekawa. Zdradźcie mi w komentarzach, czy o niej wiedzieliście. Pamiętajcie oczywiście, że na koniec pojawią Wam się inne filmy, które możecie zobaczyć na moim kanale i pamiętajcie, żeby do mnie wrócić niebawem. Tymczasem dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia. Napiszcie komentarze. Pa!